Pleiades, możesz wrócić do niej, aby sprzedać informacje lub spróbować odkryć więcej tajemnic. Udało ci się odkryć wszystkie wartościowe tajemnice firmowe z Rosarium. Wróć do Pleiades na pokładzie pioniera. Niby spoko. Zmieniony transport. Oczekuję na Sycylii od wulkana. Udało ci się znaleźć schemat Orsona, to model, tak, tak. Powiedzieliśmy sobie, że odwiedź Jamesona. Anton wysłał Jamesona do starego... O, to może zróbmy. Akurat w tą stronę. Co tutaj się stało? To jest Lilian. Lilian. You don't shoot, I will. Cześć. Hey there. You're the lady Cass called about? A tak. That I am. Got left out here to watch for reinforcements. Hope you're having a better time. Definitely got something large and uncomfortably shaped up her nethers. Yammering on about rights and privileges and what all. I'm like, lady, just sing it. Leastways, her pamphlets make good kindling. Hey, I ain't. Stay clear of my team's bit. Okej, ale mogę wejść do środka? Tędy nie, a tędy? Tajnego laboratorium. Nie wiem, może mam tutaj jakąś misję do zrobienia, nie mam pojęcia. O! Matko boska, ja tego tutaj jest! Pomocy! O, nie daje się oswoić? Można oswoić potem? Cało na temat właśnie oswojenia. Nic ciekawego. Grabki podniosłem. Nice. Zawsze odkryłem. Zróbmy sobie F5. O. Co tu tam było napisane, że ona bije po 500 z tego. Co by jaja robić? Paprykarz, nie, no coś ty. Znaczy, darmowa. Jak sobie kupisz Xbox Game Passa na kompie, to 4 złote wydasz i możesz w tą gierkę grać. Więc wbrew pozorom, no można powiedzieć, że darmowa. To jest gierka, która dopiero dzisiaj wyszła, wiesz, więc wiesz, to jest taki Fallout, nie? A właśnie w Xbox Game Passie można ją mieć i ograć sobie na spokojnie, bo to masz te 30 dni za 4 złote, hurra! No, a że ja uwielbiam takie gry, to właśnie ją ogrywam, nie? I całkiem fajna. Zajebista bym nawet rzekł. Takie Destiny, Borderlands i Fallout. Wszystko w jednym. No niestety nie ma multiplayera, ani koopa, ani nic takiego, nie? Musisz pykać sam. Może dodają jakiś dodatek czy coś. Poczekajcie. Napiszę do Ani tylko. No oczywiście, no, 200. Na Steama tej gry obecnie nie ma, jest oczywiście w Epic Game Store. W Epic Game Store jest chyba właśnie coś za ponad 200. W Microsoft Store też jest chyba za 200. No a jak zrobisz tak jak ja, to będziesz mógł to grać. I troszeczkę jakby nie patrzeć w mniejszej cenie. Tutaj mamy brońkę, która ława wirująca, ona ma 200 ponad damage'a. Zajebista broń. Ciężki karabin, 400 damage'a. A jak ja bym dał to Parvati, bo Parvati chyba nie potrzebuje mieć, nie? Dajmy jej taką ciężką spluwę. A tego ona ma ten miecz, co damage'a.
Dobra, a reszta postać, ekwipunek. Rozwal, rozwal, rozwal. Rozwal, rozwal. Rozwal, rozwal. Tak dalej. Czekajcie, co to jest za młot? Cholery. To jest to zresztą. Cholery. A wiesz, 30 dni nie ograsz takiej gierki? No na luzie ją mogę. Powiem ci szczerze, że jak ona jest taka spoko, to ja nie wiem, czy też sobie jej w przyszłości na konsolę nie wezmę. Jak przecież my tu byliśmy. A, to jest po prostu druga strona. Ale ja jestem... Dobra, to po prostu się wróćmy. Tutaj już biegać. Druga część magazynów. Dobra. Tutaj wyczyściliśmy, no to ciśnijmy w tamtą stronę. Mniej więcej czas kontrolować, bo i tak trzeba będzie kończyć za chwilę. Jestem ciekaw, czy ci banici teraz ogólnie będą mnie atakować, bo jakby nie patrzeć, ja byłem dla nich dobry, no to oni też powinni być dla mnie dobrzy. Nie zrobiłem im krzywdy. Jestem jakieś chła, nie wiem co to było za chła, ale było jakieś chła i trochę to było podejrzane. Tak, chła. No chociaż 11 poziom w bitwie, bo statystyki wstać. O, tutaj będziemy mieli wojnę małą. Grubo się podziało. Mieliśmy ten karabin szturmowy. Może warto by go było sobie zostawić i ulepszyć. No bo to jednak karabin, nie? Dałoby się w niego wsadzić tą plazmę albo coś. Zaraz zobaczę, jak tylko jakiś stół znajdziemy ewentualnie. Staram się go ulepszyć. Zobaczyć, co z niego damy radę wyciągnąć. W międzyczasie przejdźmy się tutaj dookoła. Wartowny mechanizm nie może być normalny. Prąd wybije, kolego, weź zdechnij. Co te roboty takie myślą są? O, pokaż, tam jest drugi. Kurczę, one mają jakieś punkty. Teraz umarł na slow-mo, tak? Jeszcze nie koniec. Wszyscy, wszyscy. Ale już niedużo i level wbijamy. Zarąbiście. Wchodzimy do środka. Co mnie martwi, to to, że tych robotów tutaj będzie więcej. Cioci! Dobra, gdzie my to jest? O, tu mamy jakiś... macik, który oczywiście nie ma w sobie nic super. Udało nam się kupić lepsze EQ. Właśnie dlatego nie umieram na dwa hity. O proszę, jest ze mnie haker. Kada. Patrzę na nowy kod do zamka zbrojowni w części magazynowej, niech będzie skomplikowane, żeby Orson nie mógł znów się tam śliznąć i tym razem go nigdzie nie zapisujcie, użyjcie mózgu. Może w tej kolejności, miesiąc swoich urodzin, liczba rotacji ochrony na godzinę, ile mieliśmy w tym miesiącu wypadków z tą cholerną maszyną hodowlaną, maksymalna wartość w militach soku żołądkowego Artyona, jaką człowiek może spożyć ili umrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, no ciężki, powinno być okej. Really? To jest kolejna gra, w którym jest używany kod. Raz, dwa, trzy, cztery.
A dlaczego kolejna? Bo ostatnio z Muchem ogrywaliśmy Wolfensteina z tymi dziewczynami całymi. Young Blood, czy jak tam się nazywa. I tam też kody do skrzynek były raz, dwa, trzy, cztery. Ja przez przypadek to wklepałem i się okazał dobry kod i po prostu mieliśmy bekę jak... No szkoda gadać. System. Zastanawiam. Poziom, to może byśmy tak... Panowanie mamy na gorszym poziomie. Ten pancerz wojskowy. ...55 tutaj. Panie minus 50% też. W technologię. Rozmowę. Ale rzeczy, yummy. Mieli co sprzedawać. Pamiętam, powinienem mieć 10 tysięcy tej całej waluty tutaj. Nie pamiętam, ona się nam nazywa. W każdym razie 10 tysięcy tej waluty i dopiero... To łatwiejsze. Że nie atakowałem, ale musiałem odpisać. Jeszcze ten pies mi tutaj biega. Ja naprawdę, ja cię sprzedam Turkom na kebab. Robisz mi tylko hałas i denerwujesz mnie. Ja cię nie chcę. Mam taką fajną grę, ja cię po prostu piesku nie chcę teraz. Jak nie będzie takich fajnych gier, nie będę miał zrobić ze swoim, co ze swoim życiem, to wtedy cię proszę, żebyś wrócił do domu. Ja nie wierzę, że my czegoś tutaj mamy nie zrobić, nie? No matko. Ograniczenie maksymalnej ilości soku trawiennego raptidona, jaką można spożyć człowiek przez niepożądanych skutków. Proponowana procedura. Stopniowe wprowadzanie coraz większych dawek soku trawiennego raptidona do większych posiłków przypadkowo wybranych pracowników. Obserwacja ogólnego stanu zdrowia infekowanych osób. Mililitr. Niezbyt uciążliwe bóle brzucha i mdłości. Bezpieczna dawka. 2 ml. Niezbyt uciążliwe... Albo są niezbyt uciążliwe bóle brzucha i silne mdłości. Bezpieczna dawka. 3 ml. Silne bóle brzucha, mdłości powodujące wycieńczenie, wymioty. Dawka potencjalnie niebezpieczna w miejscu pracy. 4. Tymczasowa ślepota. Częste wymioty. Ból niemożliwy do opisania przez pacjenta. Niebezpieczna dawka. I 5. Nie można opisywać symptomów, gdyż pacjent zmarł w ciągu godziny. Okej. Okay. Good to know. Teraz zastanawiam się, dlaczego nie ma granatów. A umarł, tak? Strzelam coś, co już nie żyje. Ale tam żyje. Miałem cię. Chodź tu, Mendo. Może tu są granaty, a ja ich nie umiem użyć. Nie, na pewno jestem przeciążony. Wiecie, co to jest niby? Próba taktyczna. Przerób. Przerób. To jest co? Karabin plazmowy. Tu jest zwykły karabin szturmowy. Jego moglibyśmy sobie zostawić. Postarać się go, wiecie, ulepszyć.
Morów co? 26, a Felix miał chyba gorszy hełm, tak? On miał 16. Dajmy mu 26. Pancerz ma... Isty, Parvati miała wszystko. O, Parvati też miała słabszy. 1, ale tu już będzie miała 26. Dobra, jak kierunek. To... Walmy wszystko. Ja nie wiem, czy ja gram na jakimś takim... Nie uważam w tym momencie, żeby gra była wyzwaniem, nie? Takim... No, to całkiem spoko jest gierka, no ale właśnie wyzwania nie ma w tym momencie według mnie żadnego. Wszystko wszędzie leży, chyba że to się potem zmieni, bo tak też może być. Też w Falloutie od pewnego momentu też szło nam łatwo, tylko właśnie, to było od pewnego momentu, a nie zaraz tak dość od początku. Kiedy mamy tych dwóch ziomków, to praktycznie idziemy przed siebie i... What? No, not... I don't care about the... I care about the front door. Ugh, can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Please, that man doesn't have an altruistic bone in his body. I'd wager my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead... Ja mogę tak zawsze zrobić, nie? Oh, wonderful! That's much better. Baw się dobrze. Nie będę ci kazał. Ty możesz po drodze jednak umrzeć, bo ja chyba nie wszystkich wybiłem, więc... Więc no. Jednak okazać, że umrze. Więc z dokumentacji 23 stycznia są twoje urodziny. Zgodnie z protokołem możesz skorzystać z jednej 10-minutowej przerwy między patrolami zaplanowymi na 15 i 16. Mam szczerą nadzieję, że tym wyjątkowym nie skorzystasz z okazji i poddychasz świeżym powietrzem. 3-2. Dzięki nieskończonej życzliwości cioteczki Cleo. Przecież to jest naprawdę... Ciężko mi stwierdzić, ale... Gra jest kozak. Naprawdę kozak gra, nie wiem. Dowódca... Ale oni są już czerwoni tutaj. Łoty latający! On jest dość ciężki. Szczerze, to moje pety biją dużo lepiej niż ja sam. Miotacz ognia. Pokaż ten miotacz ognia, bo aż normalnie nie wierzę, co to jest. 480 damage'a, broń ciężka, powiem. A tutaj też mamy karabinek szturmowy. A to znaczy, że to jest raczej snajpa, nie? Sprawdźmy ją zamiast, czekajcie, bo ja tutaj mam niezawodnik, lekki karabin. Zamiast tego lekkiego karabinu, ach. Ma ten granatnik, ale ten granatnik jest dobry. Weź tą broń, zobacz to. Zobacz to, ziomek, dałem ci coś zajebistego.
Są fajne. Główki. Podobają mi się bardzo. Fajnie są zrobione według mnie. No dobra, no to tak naprawdę to tutaj zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tym obszarze. Może się mylę. Natnik poza ogólnie. Troszkę obrażenia. 30. Dobra, wejdźmy w mapę. Mamy się udać tutaj, więc tutaj się na spokojnie udajmy. Piesku! Denerwujesz mnie. No i tutaj mamy do oddania na przykład w tym miejscu misję. That no account fool Porter and his crew are even more worthless than I could have imagined. They've abandoned their posts. This is madness. That is wonderful news. I'd feared the worst. Of course they do. Please don't mistake my ambition for callousness. It's just that their constant complaining can begin to wear. They refuse to see the opportunity afforded us here. It's... Believe what you will, but I'm not the manipulative, ego-driven person you think me to be. I'm not. Że jakby nie patrzeć, ja mam te jego badania i teraz nie wiem, co z nimi robić. As if my thoughts... My research? Kurwa, nie wiem, czy one mi są potrzebne. That's... You can't possibly understand the enormity of what you've done for me. And what, pray tell, is the status of our Raptodons? That complicates the equation somewhat. No matter, I have the research. Excellent. If we're done here, I'd like to get back to work. You understand. 3705. Actually, there is something else. Why do you suppose Auntie Cleo's would want to market diet toothpaste to the lower classes? Yes, but that doesn't quite ring true. There's something amiss here. It nags at me like a sore tooth, but I can't for the life of me figure out why. By the architect, this could be a disaster. Why did I not realize that? I would love to argue with you, but I fear you are correct. No, raczej. All I cared about before was Byzantium. I believed getting there was everything, that my life would finally have meaning. Doc Crane better get over himself. Still a lot of rap. Nie mogę z nim porozmawiać, no dobra. Coś tak. Po co? One. Petrop. Od zawodnego i zapytaj po. Okej. Na niższy kondynację głęboko, okej. Okay. Próbujmy to, zobaczmy czy ja to tutaj mam. Mam. Tam. No. Biegł się.
Any news? On that thing we spoke about? You know, that thing? Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties. Buyers. This is gonna make me so popular. I mean, with the people who buy it, not by using it. Because I'm not. Only for testing purposes. Quality control. You would, right? Okay. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Oko, zarobiliśmy dużo pieniędzy, więc to jest akurat fajne. A my tutaj jeszcze mamy nick. Mamy ten młot cały. Nie wiem, czy ja go wziąłem ze sobą właściwie. Ja już z nim rozmawiałem przed chwilą, to dlaczego znowu? A nie, nie, z nim nie rozmawiałem. Powiedzmy się. Oh, hello. Why do you seem familiar? Nie znamy się. Have we met? Ah, yes. Very good. And have you done that? What a relief. You hold months of work in your hands. Oj, spoko. Moc jest nielegalna. Czekaj, nie zgłosi się pod znalezienie. Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of... Emelia, to twoja tajemnica jest warta. To cenne plany mogłabym dostać za nie niezłą sumkę. Hmm. Sadly true. Contraband does tend to fetch a high price among the colony's ne'er-do. So be it. I'll buy them off of you. Much obliged. Here are your bids. Now, let's see. Voila! I can finally call this little si- Oh. Oh, dobra. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me. Oj, level. Wyjaś już tą broń? I believe we have no- Mam już o czym rozmawiać. No super. My wbiliśmy poziom. Całkiem spoko. Na 40 tutaj. Mamy niby 71 perswazji tak naprawdę. Mamy plus 10 wsparcia umiejętności perswazji i 15 od Felixa. Warto tak naprawdę. Ogie. Okay. A tu, co my tutaj mamy ciekawego? Kara do celności. Niż kara do celności podczas poruszania się. Zdobycie wroga uzupełnia wskaźnik taktycznego spowolnienia czasu. Większe obrażenia zadawane bronią naukową. Zwiększa twoją szybkość ruchu i wykonywania czynności podczas taktycznego spowolnienia czasu. Podczas taktycznego spowolnienia czasu zadajesz dodatkowe obrażenia. Zwiększa zasięg podświetlania przedmiotów umożliwiających interakcje bez potrzeby patrzenia prosto na nie. O, to jest spoko. Potrafi przekonać sprzedawcę, aby zapłacił ci więcej bitów niż powinien. O, to też nie jest. Premia do umiejętności rozmów, gdy nie jesteś żadnym z towarzyszy? Nie. Premia. Większa premia do pojemności ekwipunku zapewnioną przez twoich towarzyszy. Znacznie obniża wagę produktu życia. Za każdym razem, gdy zabijesz wroga, odzyskujesz 5 punktów trwałości. Zabicie wroga obniża pozostały czas, bla bla. Wrócenie zdolności towarzysza może wyzerować czas odnowienia umiejętności innego towarzysza. Faktyczne trafienie celu zapewnia szansę na natychmiastowe wyzerowanie czasu. Stąd szczerze powiedziawszy... Byśmy to, tą broń naukową zrobili sobie. To też jest ciekawe. Może najpierw to sobie wezmę. Niby 5 metrów, no ale zawsze coś. A co Felix i ta, oni nie dostali? Leci, kiedy oni ten poziom swój wbiją. Zachowania, odległość średnia, daleka. Średnia broń mieszana. Agresywność.
Czekajcie momencik. Jest, coś odpala. Dobra, jesteśmy z powrotem. Pozar też fajnie wygląda nawet. Informowy musimy sobie... O! Tą broń z mocą. Jestem ciekaw, jak to działa. 198 obrażeń na sekundę. Tracisz przedmiot schemat pistoletu marki moc. Aha, no tak. Okej. Okay. Przy okazji, co my tam mieliśmy? Tutaj było to wezwanie pomocy i mapa nie było tutaj w regionie. Czekajcie, jeszcze raz muszę to zobaczyć. Dziennik, wezwanie pomocy. Wróć do Gladys na pokładzie pioniera. Aha. Udało ci się zdobyć jedną z tajemnic. Hektor, pogięło cię. Na co ty szczekasz? Nie wolno szczekać. Chłopie. Receptury pasu do zębu. Zwróciłeś. Aha. Wartościowe tajemnice firmowe. Wróć do Gladys na pokładzie. Okay, a ten spóźniony transport to i tak nie. Tutaj nie i tutaj nie. No dobra, no to wychodzi na to, że musimy się tu wziąć. Pierć. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up. Ale ona jest śmieszna. Można modyfikować. O, Majsterkowicz. Ale chciałbym też modyfikację, tylko że nie jestem w stanie już nic wsadzić. 306 damage'a. Chowa wirująca napraw. Napraw noszą sprzęt. Cały. Otwier. Rozmontować ogólnie. Dobra, stawmy to. Wydaje mi się, że to już będzie dobry sprzęt. Dało ci się zdobyć książka. Nice. Jestem mega dumny. Dać do pioniera teraz. Co ty chcesz? A i teraz będziemy się tutaj w pionierze mogli wydostać. Będziemy mogli kupić ten cały klucz za te 10 tysięcy. Kontynuuj. To będzie spoko. Ale mi się ta ikonka podoba tego Space Archera, ta głowa i tak dalej. Schowajmy tą broń, bo ona jest niby nielegalna z tego, co oni tam mówili, nie? Tyk. Myśl do gla... Aha, ona jest piętro niżej. Ona miała tutaj, no właśnie. Dajesz coś? How do you do? Mały ruch, no widać. Na razie to nie masz nikogo. Czyli nic nie handlujesz, no dobra. O, tu szczurki takie kochane. No to mogę sobie pozbierać, to fajnie. To jest ewidentnie na śmietniku. Czy to będzie jako kradzież? Nie. Okej. Okay. Zbiorę, no. Easy, prawda? No tutaj ma. Have you had a moment to look into that little op? You tak, don't tak, hurry. Tak. What's that? What you? Które pasy do zębów, ale jakoś mi się zawieruszyła. Zdobyłam wyniki badań, ale już znalazłam kupca. Znalazłam plany jakiejś prawdziwej broni mocy, ale je zgubiłam. If you
Ech, nic jej nie przyniosłem. Fantastic. You should have a chat with Lily now. Dobra, spoko. Anytime. Trudno, 10 tysięcy straciłem, ale może warto. Ja to mogę normalnie otworzyć. Zróbmy F5. What was that? What do you think you're doing? Co robisz? Istnie. Żeby nie było, że ich okradam, nie? Macie coś ciekawego? Nawet. Nie. To jest tak jak w każdej frakcji. Pierdoły. My tu coś jeszcze mamy do zrobienia? Tak. Ja mam z nim jeszcze porozmawiać. Znaczy ja nie rozumiem, po co ona jest jeszcze u mnie zaznaczona. Czekajcie. Dziennik. Lody jest na pokładzie pioniera. Aha, ja to tak bym mam jej o tym powiedzieć, tak? No dobra. What's that? No dobra. What'd you turn? Well, that's just a shit. If Auntie Cleo's exporting rats. Bless your slippery little fingers. Darnation. It sound. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing. Anytime. A czekajcie, ona też może handlować z nami, tak? I found a handsome ceramic. Ona ma jakieś chyba rarytasy ogólnie. No, ta łopata jest rar, ale ona ma właśnie ten pistolet. 5000. 480 damage'a, nie? Znyk, ale kwas. A więcej... Nie będę i tak... Kurde, ten pistolet, no kozak jest, nie? 5k tych całych, powiedzmy, pieniążków to jest trochę sporo. Tak, nie mogę nic jej tutaj wybrać. No dobra, no misja zrobiona, to misja zrobiona. Nad tym zaprzepraszam. Miany transport. Szukaj na Sycylii kapitana Elona. No dobra. Tak czy siak musimy się wrócić do statku. Tego co widzę. No właśnie, my tutaj przy okazji chcieliśmy sobie zrobić... Ja to zadałem, czy jak? Karabin szturmowy, ale tutaj już go... A nie, jest, dobra. Stary modyfikacje, możemy mu zrobić terapię szokową. Bo to, no to zróbmy mu tą. Tego możemy mu zrobić, mamy 3 razy sokoli wzrok. Zasięg broń plus 25%, obrażenia zadawane po podjęciu wzmagania pancerza plus 15, co? Pancerza, no nie wiem, dobra, niech to będzie, aha, mogę to tak zbadać. Zróbmy to. Okej. Okay. Zróbmy sobie, wróć, teraz zrobimy Majsterkowicz. Teraz zróbmy sobie, jak już tak mamy ten lekki karabin. Nie, to ja nie to ulepszyłem. Ach, gdzie on jest? Jak to chciałem? Karabin szturmowy. Dobra, teraz zrobimy sobie ekwipunek. To mi się osobiście nie podoba. Zdaćmy sobie to. Wiem co to te martwe oko mi zostało i mógłbym je... Majster modyfikować. Modyfikacja. No i spoko. Mnie tam więcej nie trzeba chyba. Tak trzeba z tego korzystać, inaczej całą grę będę to nosił, a nic z tego nie zrobię. Ta Scylia to chyba tam dostałem taki wpierdziel, nie? Jak tam byłem.
Czekajcie, sprawdźmy mniej więcej, co ja jeszcze mam w dzienniku. Zadanie spóźniony transport. No, powiem, że kapitan Iron najprawdopodobniej przebywa gdzieś na stacji. Odszukaj go i sprawdź, czy się kopał. A tutaj? Rozmawiam z Nyką w jednej zatoce. Tutaj. Te jeszcze mamy wytrop. To zobaczmy. Mam tego wytrop, gdzie wskazany jest na monarchię. Tu. Aha, tutaj... Zatoce i... Boga, niebezpieczeństwo Kadi. Gdyby to było tutaj, to ja spróbujmy. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Według mnie tak wyładowanie tej planety, w której my tutaj jesteśmy, czyli ten lot tego statku jest zajebisty. No zobaczmy, gdzie nas tutaj to wyrzuci. Oczywiście bierzemy się tak, jak mamy teraz. Śmierdzi. No to nie ja. Czy jesteśmy w mieście, czy my nie jesteśmy w mieście? Bo to jest ważne. To jest jakiś nieopuszczalny. A nie, dobra, jesteśmy w mieście. A nie będę tędy zaskakiwał. Da się tutaj zejść po prostu gdzieś? Czy trzeba zaskoczyć? No ja nie chcę tak zaskakiwać, bo... Aha. Aha. Dobrze wiedzieć. Nie mogę wyjść albo coś, bo nie wiem. To musi być bez zejścia. Właśnie. Była winda, lol. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Don't think I've seen you around. That means it must be new to Stellar Bay. I knew it. See, I made... You must have seen those UDL gunships on your way in. There's always... You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board, which means I never get to do this part, but I've been practicing. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay. Hope. Swell. There's one for the logs. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I... We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out. And thank the stars for them, or we would have run out of... Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you... Oh, and if you're headed... Pewnie. I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with... Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sandra in the MSI building next to the bar. Dobra, spoko. Ludziska, my sobie na razie tutaj zapiszemy i skończymy streama. Ja idę trochę w domu coś porobić, może zjeść jakiś dobry obiad czy coś. I pewnie potem wrócę do streamowania. Podajcie później. Za oglądanie, trzymajcie się. Godzinka, pa, pa.